koronawirus. Już ponad 100 tysięcy ofiar w kolejnym kraju koronawirus w Indiach. Już ponad 100 tysięcy ofiar śmiertelnych. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Indiach przekroczyła w sobotę 3 października 100 tysięcy. Poinformowały tamtejsze władze. Stawia to ten kraj na trzecim miejscu na świecie pod względem liczby zgonów na COVID-19, po Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Indiach wzrosła do 100 842. Dotychczasowa liczba potwierdzonych infekcji wynosi ok. 6,39 milionów, z czego 942 tysięcy. To nadal trwające zakażenia. Więcej przypadków wykryto jedynie w Stanach Zjednoczonych. Najwięcej nowych infekcji notowanych jest w stanie Maharashtra, Karnataka i Kerala. Maharashtra od początku pandemii jest głównym źródłem zakażeń w Indiach. Mimo nieustającej transmisji wirusa, od czwartku 1 października w stanie obowiązuje rozluźniony reżim sanitarny, bez ograniczeń otwarte są restauracje i bary. Pozostałe stany również otrzymały zgodę na rozluźnienie restrykcji. Jest to spowodowane obawami o gospodarkę, bo pandemia w Indiach nie ustaje, a wirus rozprzestrzenia się tam najszybciej na świecie. Rząd premiera Narendry Modiego jest coraz silniej krytykowany za sposób walki z pandemią. Krytycy zarzucają też władzom brak przeciwdziałania wobec kurczącej się gospodarki. Pogarszająca się sytuacja pozbawiła już pracy miliony osób.